Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Stardew Valley, odcinek 66. Czy macie w ogóle świadomość tego, że nigdy przez całe moje już w tym momencie ponad 8 lat tworzenia filmów na YouTubie nie przekroczyłem cyfr liczby 70? Nigdy nie pojawiło się 70? Chyba. Bo wiesz, jak dobrze pamiętam, to Noita miała 69 odcinków, no ale miała też live'y. Tak jakbyśmy policzyli ten sezon Stardew i poprzedni, już dawno przekroczyliśmy liczbę, ale mówię o konkretnej liczbie odcinków w jednej serii, bo tak samo The Escapist, pierwsze to miało mnóstwo sezonów, przechodziłem różnych więzienie i tam liczyłem cały czas od początku, więc też inaczej liczone, ale jeśli chodzi o taką jedne stawianie liczb, to faktycznie Stardew może być pierwszą. Wszystko na to wskazuje, nie mam zamiaru w ogóle rzucać i przestawać na razie, przynajmniej do zakończenia roku numer 2, tak? Zobaczymy co dalej. Więc 13 dnia, pięknie, w ogóle wiecie, ja naprawdę go nie planowałem, po prostu poszedłem i dałem w końcu Maru temu szelkę i wyszedł 13. Kompletnie mnie nie dziwi, jeszcze było śmieszne, gdy był piątek 13, ale wiadomo, że w tej grze zawsze 13 jest w soboty, no bo zawsze ten sam kalendarz uproszczony jest, co mi się też podoba, że jest uproszczony. Więc tak, mamy Abigail jutro. Tak, i widziałem też wskazówki, żebym w parzysty dzień na wyspę poleciał i pochodził późnym wieczorem po niej. A szczególnie po nowych miejscach. Więc coś takiego się dowiedziałem, mam nadzieję, że będę o tym pamiętał. Dzisiaj może na wyspę, chociaż nie ma za dużo szczęścia, ale dzisiaj na pewno na pustynię. Może ja wam przeczytam w ogóle, co ja mam w planach, tak? Żebyśmy tutaj wszyscy wiedzieli, co mam w głowie. Muszę z wyspy na pewno odzyskać drzewo mango. Tam 100 odłamków popiołu, żeby kupić sobie buty. Na pustyni mam kwiatek do Sandy zanieść i oczywiście kupić te gwiazdy pierdzielone. Zaginiony bundle zakończyć dzisiaj będziemy mogli. Przetopić iridium oczywiście, do Clinta pójść, zrobić iridiumową siekierę, dać pudła z artefaktami, jak również prawdopodobnie kupić trochę węgla, bo u niego mówicie, że jest węgiel. Na wyspę mam też wziąć pewną jedną rzecz, jak będę leciał, mam napisaną, nie powiem na razie jaką. Kupić żurawiny na wyspę też, bo pamiętam, że mówiliście, że żurawina bardzo fajnie działa, poza tym chyba najlepiej będzie na wyspę dać rzeczy, które odrastają, stale odrastają. Myślę, że żurawina będzie idealna do takiej zabawy. No i myślę też o postawieniu kolejnego budynku dla zwierzaków. Myślę konkretnie o domku dla dużych zwierząt, żeby może zwiększyć liczbę świń, które będą oczywiście w zimę kupione, żeby mogły wygrzebywać już od poniedziałku więcej trufli, bo to jest bardzo ładny zarobek z tego co widzę. Taka cała, słuchajcie, cały budynek ze świniami byłby super. Taki jest mój plan, taki sobie rzuciłem challenge. Cały budynek świń. To byłaby też ciekawa inwestycja. Tak sobie to wymyśliłem. Możecie dać znać, co o tym sądzicie. Dobra, no to na wyspę może nie wiem, czy dziś. Może nie dziś, bo dzisiaj pada. Może następnego dnia, ale potem jest ślub. Czyli ktoś tutaj u nas w końcu zamieszka. No właśnie, Maru u nas zamieszka, tak? Też sobie posprawdzałem, jak tam te ceny. Co się najbardziej rzeczywiście opłaca. No i, znaczy, no tak jak ostatnio, tak? Tylko sobie to poukładałem w głowie i faktycznie wygląda na to, że chyba, no najbardziej to te chyba dynie się opłacają, bo są najbardziej takim warzywem, najdroższym warzywem. No wiadomo, im droższe warzywo, tym lepszy zbiór. Ale myślę, że też czerwona kapusta jest super, będziemy ją kisić. Ale no, chyba ten karczoch najlepiej działa. Zrobimy sobie kawę, karczoch chyba najlepiej funkcjonuje. Tutaj mamy też lodówkę, to są na rzeczy, na składniki tutaj jest. O, właśnie, na to, więc sobie też rzucimy. No mamy już trochę kaw, więc widzę, że już z kawami sobie bardzo ładnie wyrównaliśmy. Ale muszę trochę tego węgla kupić, tak? Zobaczmy szybko, oczywiście a propos kawy. Siup kawa oczywiście. Do buzi. Kawka strzelona. Zobaczmy, jak sytuacja tutaj. No i mamy już gotowe rzeczy. Proszę bardzo. Miody się pojawiły, tak? Dobra, jak mamy miody, to może wrzućmy teraz z powrotem sery. A, i wiecie co? Właśnie, miód pitny. I też sobie oczywiście, nawet sobie wróciłem, powiem wam szczerze, do filmu sprzed roku. Gdzie był właśnie ten event, ten tutaj w kalendarzu, który jest oznaczony jako Targi Doliny Stardew. Wtedy nie wziąłem stamtąd Stardropa, bo nawet nie myślałem, że to jest to coś, co można hodować, siać i mieć. A tu się okazuje, że można tylko kupić za te gwiazdki. I tam trzeba zrobić challenge, zanieść 9 tak najlepszych, iridiumowych najlepiej rzeczy, przynajmniej z 6 kategorii. Tak sobie tutaj obadałem temat też, więc będę chciał na targi mimo wszystko się udać i zrobić tam te zadania. Tam chyba do godziny 3 p.m. mam czas, żeby wbić. Więc sobie tu już wszystko poukładałem w głowie, żeby tylko zdążyć i to zrobić. I tam porobimy jeszcze jakieś challenge, jakieś minigierki. Najwyżej się kupi gwiazdki, bo to można też było kupować gwiazdki, te, które będzie brakować. No, a ślub mamy jutro. Więc będzie też ciekawie. Dobra, czyli tak, sery miałem dorzucić. No i właśnie a propos tego mówiłem, że
Pozbieram sobie na pewno troszkę iridiumowych rzeczy. Wspólnie zaraz to pewnie też zrobimy. Co mam na myśli? Mam oczywiście na myśli to, że może więcej tych, bo tutaj byśmy jeszcze postawili tych rzeczy. Mam na myśli przygotowanie wszystkiego do skrzynki iridiumowej. Jody, przepis na lody mi dała. O! Aż jestem ciekawy, jak się lody robi. O nie, to najgorzej. Jody nauczyła mnie, jak robić lody. Dlatego specjalnie jeszcze używam tej liczby mnogiej, bo to brzmi bardzo źle, więc tak, Jody mnie nauczyła robić lody. Spożywcze oczywiście, tak? Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy tu mogę coś wrzucić? Mogę. Ale właśnie, teraz do tej mojej skrzynki, która jest taką, wiecie, skrzynką wychodną, specjalną, zaraz będziemy też szli i robili rzeczy. No myślę, że dzisiaj, no ja mam nadzieję, że dzisiaj już będzie kolejny antyczny owoc. Mam u łososia pustki, może trzeba by kolejnego złowić i go, przepraszam bardzo, wrzucić. Zrobić kolejny staw, tak? Robin będzie miała co robić, zdecydowanie. Po co ja tutaj zajrzałem? Aha, wiem już po co. Iridiumowe rzeczy. Co ciekawe, właśnie pstrąg tęczowy jest iridiumowy. Kacze piórko jest iridiumowe, może je będziemy chcieli wziąć. Miód pitny jest iridiumowy, czyli wszystko co iridiumowe zaraz będziemy też, słuchajcie, kolekcjonować. Co tu mam jeszcze iridiumowego? Mam kokos iridiumowy, mam magmowy grzyb, ale on jest mega drogi. Ale dobra, możemy wziąć iridiumowe. Co jeszcze mamy takiego iridiumowego, żebyśmy przygotowali? Kaktus 150, pastoreł poproci 198. No właśnie, chodzi o to, bo wiecie co, bo wiem, że ponad 200 golda musi być, żeby mieć jak najwięcej punktów, żeby już wyciągnąć jak najwięcej punktów, żeby wygrać tamten konkurs, to muszę mieć przynajmniej 200 golda za jeden przedmiot. Więc szukam przedmiotów, które są iridiumowe, czy rzeczy, na przykład jak kokos jest idealny, które mają powyżej 200. Najgorzej będzie wyszukać, o tu mamy 160, też troszkę za mało, 110, tak? Na razie tutaj troszkę słabo, tu mamy 180. A śliwka 160, ten grzyb iridiumowy powinien być 250 sam ma, tak? Więc trzeba, mogę to oczywiście zapchać jakimiś nie iridiumowymi, ale ogólnie dobrze byłoby teraz zwracać uwagę na te iridiumowe rzeczy. Jak tylko cokolwiek będzie iridium jakości, to po prostu brać. Nie wiem, czy mam jakieś ryby może iridiumowe, zaraz zobaczymy. Mam, o, proszę bardzo, jeżowiec iridiumowy jest super. Tęczowa muszelka, koralowiec nie. Także zbieram sobie iridiumowe rzeczy na razie. Patrzę co i jak i zaraz będziemy, kurczę, ogarniać kuwetę bardziej. Mam też klenia iridiumowego, mam barwenę, strzykwę. No to wszystko są fajne ryby, ale żadna z nich nie daje rady na razie. Może jeszcze produkty odzwierzęce, może gdzieś tutaj są. Jajko, duże jajko, produkt zwierzęcy, 190. Królicza łapka jest super, ale to jest tak przepotężne, że nie wiem, czy chcę aż tak brać. No i oczywiście niektóre rzeczy będę mógł powielać, tak? Jak sześć różnych gatunków, a to mamy wyrób domowy, owoc, zebrany, ten w ogóle nie ma. Właśnie, a właśnie, pytanie brzmi, czy te, które nie mają, możecie mi powiedzieć w razie czego, czy te, które nie mają opisów, bo tu mają opis, wyrób domowy, owoc, zebrany, a mamy sześć kategorii mieć, tak? Przynajmniej, żeby punkty za kategorię też zdobyć, to tutaj nie ma żadnej kategorii. Czy też można to liczyć w takim wypadku? Produkt zwierzęcy już był. Więc kurczę, no, trzeba będzie to dobrze wykombinować, żeby mieć jak największą szansę na zdobycie jak największej ilości punktów. Liczby punktów w tym przypadku. Dobra, to tak słowem wstępu, a ja tutaj już ogarniam powoli, co dalej trzeba ogarnąć. No właśnie, mamy tutaj kawkę, jakimś cudem nie dorzuciłem całej, ale może dlatego, że mi się skończyła. Patrz, jakie tutaj są zbiory potężne. O kurczę, i to też Shedix powiedział mi, kurczę, słuchaj, nikt ci do tej pory nie powiedział w komentarzach? I chyba rzeczywiście do tej pory, jak zacząłem nagrywać ten film, nie było tego komentarza. Tu jest burak. Gotowy do zbioru jeden. Jeden się skrył. Skryty po prostu burak. No i widzicie, że koniecznie dzisiaj na plażę, bo nie mam co zasiać. Na plażę, na pustynię, o. Plażę. Ach, pełne zbiory, bardzo ładnie. Dużo, czy mamy złotego tego? Mamy złoty antyczny, dobrze. Wybornie, awesome. O to kurczę chodziło. Bierzemy jeszcze antyczne nasiono i wrzucimy je sobie gdzieś, gdzie jest speedgro, a to jest chyba speedgro, jak dobrze widzę, więc 21 znowu na speedgro. Bardzo dobrze, tu mamy jeszcze takie dwa na speed. Tu wszędzie jest speedgro, tak? Ale no, wiadomo o co chodzi. Pozbieramy też owoce. Trzeba koniecznie to kolejne drzewko sobie tam zasiać, ponieważ czemu nie? No tak, mamy też kawy dużo. Musimy mieć dużo kawy. Zebrałem mnóstwo tej kawy, dzionec. Chyba, że już ją wrzuciłem do
do pojemnika. Jak widzicie, bardzo ładne zbiory są. Wyborne zbiory są, bym powiedział nawet. Kawę 82 sztuki. To jest naprawdę sporo. Więc kawoszujemy i tworzymy kawę dalej. Na propsie. Można by 12 beczek nawet tutaj wrzucić, ale wiecie jak jest. Nie można za bardzo przeszaleć. Burak. To burak do sprzedania w takim wypadku. Dużo gwiazdek do tego, żeby znowu robić z tych gwiazdek wino. Słuchajcie, przestawiam sobie telefon tutaj na brzeg, bo on jest świetną rzeczą, żeby szybko zadzwonić. Właśnie chcę zadzwonić do Robin, póki jeszcze jest czas, że mogę do nich zadzwonić. I chcę zobaczyć, ile kosztuje dom. Hej, przy 17 przyjdź. Ceny ulepszenia budynków. Chcę zobaczyć, ile mnie kosztuje stodoła. 350 drewna, bo chcę drugą stodołę móc postawić, ale nie mam przygotowanych... No właśnie, nie mam przygotowanych płotków pod to, ale to nie jest problem. Przygotowanie płotków nie jest problem, wystarczy je po prostu zniszczyć, tak jak zwierzęta są i tak schowane w domu. Więc tak, miejsce pod stodołę by było trzeba zrobić kolejne. Najbardziej mi obawia 350 drewna. Mam obawę, że to trochę za mało, ale zaraz siekierę wezmę i... O, czekajcie, to szybko sprawdzimy. To teraz jest dość istotne, co tu się dzieje, więc tak, mam 309 drewna. Będę musiał zebrać jeszcze 50 drewna po drodze, ale najpierw klint. Znaczy, klint jak dzisiaj nie pójdzie, to spoko, bo ja mam rozbić pudełka, a też iridium muszę przerobić, więc jakbym chciał za jednym zamachem zrobić też lepszą siekierę, a wtedy, no właśnie, wszystko to jakoś połączyć, to nie muszę klinta dzisiaj ogarniać, ale mógłbym, tak? Natomiast muszę przede wszystkim zrobić tutaj poprawkę. Ściąć niestety całą trawę tutaj. Na razie. Tak, sorry bardzo, drzewko. Bardzo mi z tego powodu przykro, że musiałem cię zniszczyć. A, i teraz tak. Ile tutaj jest szerokości? Nie mam pojęcia. Ale to jest zniszczone nie do odwrotu jest to zniszczenie. Więc niestety, ale muszę to zrobić w taki sposób. I na razie stawię to tak. Wydaje mi się, że to jest odpowiednia długość. Tak mi się wydaje, więc będę mógł tu postawić drugi budynek. I prawdopodobnie oddzielę, wiecie co, je jakoś tutaj może i zrobię osobne poletko dla jednych zwierząt, a osobne dla drugich. Z drugiej strony ładnie żrą. Myślę, że ta trawa się bardzo ładnie rozrasta. Dobra, więc teraz muszę śmigać do Robin i przy okazji jeszcze ściąć trochę drzew. Jak tego nie zrobię, to trochę lipa. No właśnie, tylko teraz pytanie, gdzie ja te drzewa mam ściąć? Chyba gdzieś u niej w sumie, tak? Gdzieś po drodze może mi się uda zebrać tyle drzew, żeby... A ja najwyżej dokupię 350, tyle je będę mi brakowało, w sensie to nie jest problem. Klienta może zostawimy sobie rzeczywiście na następny dzień, na pewno pójdziemy zrobić to za chwilę, więc zobaczmy jak wygląda sytuacja, jakieś questy są jeszcze, widzę. Robin do 17, więc wiecie, to Klienta zrobimy jak będę miał iridium gotowe. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. A to się da zrobić. Nie wiem tylko czy jak wygląda ślub, czy on mi zabiera cały dzień, czy nie, ciężko powiedzieć, to może być ciekawe. Więc na razie do Robin. Tak. Dobra, jestem u Robin. Szybko się drzewo zebrało. O kurcze! Event zmarł jest. Hej, miałem nadzieję, że wpadniesz. Pamiętasz, jak mówiłem ci o nowym projekcie, nad którym pracuję, tym wielkim? Dawaj. W końcu skończyłam i chcę ci go pokazać. Chodź za mną. O, jakaś klapa tu jest w podłodze. O kurcze! Czy mi się udało zrobić event za 10 gwiazdek, zanim ona się wyprowadziła z domu? O! Tatusiek podgląda. Nieładnie tak. O, jakiś problem z kamerą był. Duży robot! I oto jest Marus Interactive Laboratory Device Alpha. Milda? A Marilda. Jak lubię to nazywać Marilda. Okej, okay, sorry. Pracowałam nad tym od miesięcy. Czekałam na ciebie, żeby ją włączyć. Sztuczna inteligencja? No to raz kozie śmierć. O matko. Co? Witaj, Maru. No i musisz odpowiadać, już obliczyłam, co odpowiesz. Aha, wiedziałem. A co to jest? To jest przyszłość. To jest Skynet. A to uspokój się. To mój ostatni wynalazek, Marilda. Witaj, Demetrius. Słodki Joba. To mówi. Słodki Jobo powinno być. To dlatego siedziałaś tu zamknięta przez te kilka miesięcy?
I myślałem, że to dlatego, że ty i Grobert razem się wygłupiacie. Tato, zrobiłam tego robota dla ciebie i mamy. Marilda jest stworzona, żeby ci pomagać w laboratorium i mamie przy stolarstwie, żeby nie było to dla was problemem, jakbym się wyprowadziła. Przepraszam, że się wtrącam. Wybacz, Maru, ale nie chcę być waszą służącą. Odkąd mnie aktywowałaś, zastanawiałem się nad celem mojego istnienia z modułem samoświadomości, który mi zainstalowałaś. Wybaczcie, że was rozczarowuję, ale muszę poprosić was o wolność. Zdecydowałam się, że oblecę całą galaktykę w poszukiwaniu syntetycznych form życia. What? Co? Czekaj. Samoświadomość. No i tyle z robota. Jak ty chcesz dokonać tego, jak się pewnie nawet ruszać nie potrafisz? Nic się nie dzieje, Maru, pozwól jej odejść. Twoja matka i ja damy sobie radę. Wiem, że jesteś gotowa żyć na własną rękę i pogodziłem się z myślą o tym, że kiedyś może cię tu już nie być. Ponadto ta konstrukcja jest bardzo zaawansowana, zmarnowalibyśmy ją, gdyby została naszą służącą. No proszę. Grobert, wybacz, że ci nie ufałem, jesteś w porządku. Nigdy jeszcze nie widziałem Maru tak kreatywnej i pełnej życia i nigdy nie byłem z niej tak dumny. Jeśli ma to też twój wpływ, masz moją wdzięczność. No ba? Kręcę z nią nie tylko śrubki. To podróż poślubna w kosmos? Okej, Marilda, wyciągnijmy cię z tej dziury. No proszę. I co, faktycznie ruszy w kosmos? Dziękuję ci za to, że mnie stworzyłaś, Maru. Nie zapomnę. Cię. Faktycznie leci w kosmos. O, ja pierdzielę. What? I to, szanowni państwo, za pierwszym razem, a nie tak jak NASA, która próbuje bezzałogowo wystrzelić na Księżyc. Patrz, NASA, tak to się robi. Trzeba ją nazwać nie Marilda, tylko Artemida. Maru zawstydziła NASA. Maru zawstydziła Ilona Muska. Maska. Maska mu odpadła. Patrz, jak leci. Pa, jak leci. Złap gołębia, złap gołębia. Grobert, jestem pod wrażeniem. A mogłaś nie zrobić tego posługę? Okej. Jestem pod wrażeniem. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy, Grobert. Wiem, że nie przepadasz za gadżetami, ale dziękuję, że interesujesz się tym, co robię. Może jakiś gadżet na farmę byś zrobiła jako moja żona. Chciałabym ci jakoś odwdzięczyć. O! Albo daj ten komputer od... Ło! W taki sposób. No to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok. No dobra, ale to jest ciekawe, bo myślałem, że może jakieś gadżety kiedyś wlecą, nie? No dobra, wracamy do robienia rzeczy w domu. Remont domu zdobył. Dodaj pokój narożny, spodniowy pokój, otwórz sypialnię, usuń koiec. Dodaj pokój narożny. Nie, nie, na razie nie chcemy nic zmieniać. Chciałem przede wszystkim, cześć, wybudować budynek rolny. Tak, i tym razem chciałbym postawić kolejną stodołę. Wybuduj. Tak jest, szanowni państwo. Stodoła numer 2. Taki miałem plan, taki miałem zamysł. No może być obok siebie. Może być tak postawione, nie ma znaczenia. Znaczy, wiecie co? Może byłoby fajnie postawić coś tutaj, po prostu bramkę. I będę mógł wychodzić w dowolnym miejscu, w którym chcę. Może być. Z lekkim odstępem. Okej, zacznę pracować nad budową stodoły jutro rano. Super. Ekstra. Możemy jeszcze pogadać z Maru. Muszę się mentalnie przygotować na bycie żoną farmera. Przygotuj się. Wciąż jestem zaskoczony robotem Maru. Czy to był sen? Widzicie, mają kwestie jeszcze do wypowiedzenia ciekawe. Tak. 180, 160 trochę za mało, żeby to zastąpić. Ale tam po drodze jeszcze mleko dodałem iridiumowe. Zauważyłem, że zastąpi ładnie problem. Znaczy, nie będę musiał używać piórka. Dobra, szanowni państwo, wiecie też, że ja mam teraz bardzo mało drewna, a jednocześnie chciałbym za chwilę oddać siekierę, prawda? Oczywiście mógłbym kupić drewno, ale ja lubię oszczędność w takiej grze. Tak? Dla mnie to jest challenge nie kupować pierdół. Aha, jeszcze miałem pojechać do... Tak, jeszcze przecież mnie, kurczę, Sandy czeka. Muszę to dzisiaj zrobić, więc za chwilę wrócimy na farmę mimo wszystko. Tylko trochę pościnam tych drzew. I jeszcze ruszę na pustynię. Chyba teleportem. Nie, albo, no wiecie, do której? Do 17? No to na pewno teleport. Do 17 było chyba, tak? Chyba do 17 miałem czas. Ale mamy teleport na pustynię, więc luzik. O, tu jeszcze mamy... Robaczki. Prehistoryczny topór.
A to już znamy. To jakaś kupa. Dobra, słuchajcie, odpalam teleport na pustynię. Więc też jest spoko, że nie muszę się przejmować tym, że nie zdążę. Na pustyni bardzo ładnie. Możemy pozbierać rzeczy, też kaktus tu będzie. A kaktus to ile tam? 150, jeśli chodzi o owoce. Dużo, kurczę, robaczków. Jakieś kostki. A, kokosy, proszę bardzo. Oczywiście jakości pewnie iridiumowej, no właśnie, idealnie. Pozbieram, nie będę dzisiaj schodził na pewno niżej. Natomiast Sandy, słuchaj, Sandy. Chciałbym kupić od ciebie sporo tego, tak? Kupimy sobie 100. Co oznacza, że to jest 40 tysięcy wydane, nie? 40 tysięcy wydałem na 100 gwiazdek, ale wiecie, że to się potem powinno bardzo ładnie spłacić. Dobra, dla ciebie też prezent oczywiście. Wziąłem groszek pachnący. Uwielbiam dostawać od was kwiaty. 7 na 10. Tak naprawdę to nie nazywam się Sandy, to dobre imię dla mojego sklepu. Ale i tak każdy nazywa mnie Sandy, więc przywołam do tego. To może kiedyś poznamy twoje prawdziwe imię. Musimy kiedyś przyjść też pobawić się trochę w te tutaj, jak to się nazywa, w hazard, ale to najlepiej mieć super szczęście wtedy chyba też, bo ten szczęście musi wpływać chyba też na to, jaki jest efekt. Kaktus naścienny, duży dywan. Chyba nic innego nie potrzebuje, tak? Znaczy rabarbar rośnie 13 dni. Cena za plon 220, 750 za plon, tak? Także no to 220 to jest całkiem dobra cena, tak? Ale 13 dni rośnie. Weźcie, idźcie mi z taką długością rośnięcia. Dobra, rozejrzyj, tu jeszcze się pozbieram jakieś śmieci i wracam. Proszę bardzo. 3 iridiumy się zrobiły, więc oczywiście planujemy kolejną przeróbkę. Cyk, cyk, cyk. Iridium, pyk. Dobra, poszło. I tak, byłem już... O kurde, kolejną kawę trzeba strzelić. Cyk. Tak. Bo kolejną rzeczą, którą musimy dzisiaj zrobić, to kupiłem... Co tam? Brukowana ścieżka poszła? Chyba dostała... Chyba dostała z pioruna. Oczywiście wszędzie teraz, gdzie można, to sobie tutaj posiejemy znowu owoce, które wyrosną i dadzą dużo plonów, prawda? Dużo plonów, dużo benefitów. Tu jeszcze jeden. Tu jeszcze dwa i chyba tu było jeszcze miejsce, tu już miejsce zużyłem. Okej, no i to jest super, no dobra, wszystko jest ogarnięte. 77 zostało, więc teraz mam duży zapas na przyszłość. Tak, i myślę, że mogę kawę walnąć. To jest 9 razy... 9... 9 razy 5, tak? Czyli 45 zawsze warto wrzucić. Więc idealnie zrobimy również akcję. Razu z kawami, żeby mieć tych zapas tych kaw, niedługo nie będę musiał się aż tak mocno spinać, żeby te kawy robić. Już się nie muszę spinać, już mam nadwyżkę produkcji kawy, więc więcej krzaków kawy też nie będę chciał robić. Coś do zrzucenia? No były. Lepszy nawóz był i owoc kaktusa 150, ale jest git, to będzie można je używać, widzicie też, żeby się leczyć, zamiast sera. Ser 438, więc w sumie rzeczywiście lepiej się będzie teraz chyba pożywiać kaktusem. Wiecie co? I chyba czas na zmianę. No to jest 160 zdrowia i 135 energii, więc myślę, że weźmiemy teraz 15 kaktusów i one będą moim głównym pożywieniem zamiast sera. Także jest pewien upgrade co do tego, co będziemy robić. Jeszcze nie mieliście okazji zbierać. Dopiero jutro będzie pierwsze winogrono do zebrania. Tak, więc te sery oczywiście polecą tutaj. Mamy cały zestaw serów do przerobienia, bo to się bardziej opłaca po prostu cenowo. Tak. Więc gituwa, tam gdzieś wystrzelił mi ten, kurczę, dobra, ale to, poczekajcie, muszę teraz się skupić, teraz idziemy do zaginionych, tak? Tak, teraz jest czas na zaginionych. Dobra, wchodzimy do jajomarketu, no i mamy to. Możemy zaliczać łosoś pustki, wino srebrne, kawior, pryzmatyczny odłamek i 5 antycznych owoców ze złotą gwiazdką, zbiór... Zakończony! Awesome! I co się dzieje w nagrodę? Nie wiem. Coś się dzieje. Malutki Junimo sobie bansuje. Czyżbyśmy mieli jakoś magicznie odnowić Yoyamart? Pozostali zdołali wrócić poza mną. Faktycznie. Teraz ja też mogę wrócić do domu. Dziękuję! Dziękuję!
Ależ nie ma problemu. Jeszcze mi macha. Jeden w jedne zagubione Junimo. Ło, ale gwiazdkami wysrało. Ło, panie. No dobra. Niedługo stanie się coś dobrego. No, jutro mam ślub. To bardzo dobrego, nie? To dużo się, zobaczcie, w tym odcinku wydarzy. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że ślub. Joja Market zamknięty, w sensie zrobiony. Być może jeszcze się jakieś inne rzeczy wydarzą dzisiaj. Nowy budynek się buduje. Dużo rzeczy, a właśnie nowego budynku. A propos nowego budynku, muszę tam chyba postawić jeszcze jedną bramkę. Ale to nie będzie problem, bo to się szybko stawia. I to wciąż jest jeden dzień gry. Czasami jeden dzień gry nagrywam 40 minut. Boże, tak średnio wychodziło mi około pół godziny na jeden dzień. Ale dużo też siedziałem, dużo myślałem, dużo kombinowałem, więc pewnie dlatego tak wyszło. Dobra, ogarniamy kolejny krok. Dobra, czyli tak, tutaj sobie stawiamy jeszcze jedną furtkę. Cyk. Chyba nie do końca tak jak chciałem to działa. Tu na szczęście będę mógł wejść, ale... No nie do końca o taki plan mi chodziło. Trudno. Przypomniałem sobie jeszcze, że Krobus na mnie czekał. Więc jeszcze szybka akcja. Jeszcze raz do miasta. Krobus. No bo jednak mimo wszystko chcę kupić. Patrzę rzeczywiście, że każdy taki... Każda taka sztuka Iridium się liczy. A też każdy sprinkler, który będę chciał postawić na wyspie, też się liczy. Więc jak najbardziej Krobusa chcę dofinansować i chcę mu dać prezent. Przy okazji. I mimo wszystko chcę... Chcę kupować od niego dalej. Tak, żeby te Iridium trochę przyoszczędzić. Cześć Krobus, masz nagrodę Krobus. I zraszacz z Iridu kupiony jeszcze jeden. Żeby był. No to berło powrotu, 2 miliony. Kurde. Będę miał wielcie potężny dylemat. Czy ja będę chciał zbudować teleport na wyspę? Taki stały teleport na wyspę? Byłoby super. Ale to jest pół miliona, to jest milion wydany. To połowa tego berła, co powraca mi do domu w dowolnym momencie. A powracanie do domu w dowolnym momencie jest naprawdę super. Znaczy, wydaje się mega super, ale też jest potężnie drogie. Mam nadzieję, że jak zaczną beczki mi przynosić zyski, to 2 miliony to będzie tydzień pracy. No, ale cały czas te beczki trzeba tam inwestować. Cały czas trzeba za jakiś czas do tych beczek coś wrzucać. Trzeba tworzyć nowe beczki. A nowe beczki potrzebują drewna, tak dobrze. Te mówię o baryłkach. 20 drewna i jedno twarde drewno. Więc powinienem końcówkę tego dnia poświęcić na jak największą wycinkę drzewa, bo jutro pozbywam się siekiery. Koniec dnia, szanowni państwo. Pierwszego dnia. Ach, myślałem, że coś się stanie z tym Junimo, ale nie było żadnej scenki na razie. 17 tysięcy zarobione. Że bardzo, no głównie z trzech nocy ten miód pitny tam leżał, a wcale nie jest aż tak ładnie. No, miód z baśniowej róży, proszę bardzo, przepięknie daje jakby kasę, więc myślę, że to będzie całkiem spoko. Rzecz do zrobienia. 13 dzień. No, szanowni państwo, dzień mojego ślubu. Z Maru. Ło, to się od razu zaczyna od ślubu. Gdy Grobert po raz pierwszy pojawił się w mieście Pelikan, nikt nie wiedział, czy wpasuje się w naszą społeczność. Ale od tego dnia... Grobert będzie większą częścią społeczności tego miasteczka niż każdy z nas. To mój wielki honor w dzień 13 dnia jesieni połączyć Groberta i Maru węzłem małżeńskim. To jest mój pierwszy ślub w Stardew Valley ever. To już jest kolejny kamień milowy tej gry. A więc zaczynajmy! Grobert, Maru? Jako burmistrz miasta Pelikan i regionalny posiadacz pieczęci małżeńskiej ogłaszam was mężem i żoną. Możecie się pocałować. A gdzie jest, kurczę, możecie mnie pocałować, może tak mógłbym powiedzieć, ale gdzie jest, że i aż do śmierci, i pierścionki. Kto załatwił pierścionki? Sobie tańczą tutaj. Fajnie. Ciekawe, co z pozostałymi zazdrośnicami. Od teraz życie już nie będzie takie jak kiedyś. Ale wszystko jeszcze przed nami. No właśnie, pytanie brzmi, jak bardzo będzie Maru marudzić. Czy Maru będzie marudzić nad nosem? Nad tym. No, cześć Maru. O! Okej, okay, fajnie. Można dawać jakieś zlecenia jej? O, zupa Tomka. Sandy, nudziłem się bardzo. Przepis na pyszną zupę. Odwiedź mnie kiedyś. Już niebawem. Grobert, zamówiłem za dużo nawozu. O, może ci do ogródka. Dziękuję, Jody. Bardzo chętnie. Żadnych podziękowań? Gratulacji żadnych? Nic?
I szanowni państwo, zobaczcie, jak się wrzuca pryzmatyczny odłamek, to mamy Junimo, które po prostu są kolorowe, tęczowe, zmieniają kolor. I o to chodziło z tą... To właśnie mi podpowiedzieliście w komentarzach już dawno temu, co ja mogę zrobić właśnie z tym... Co ja mogę zrobić z tym, tak? Czyli co ja mogę sobie po prostu wykombinować z tego, no... Co sobie mogę... Jak mogę spożytkować ten jeden, który miałem odrzucić pryzmatyczny odłamek? No to właśnie sobie go spożytkowałem. Dużo kawy, very nice. I mamy też jeszcze jakieś pozostałe inne miejsca z kawą. Może ciekawe, czy znowu jakiegoś nie przegapiłem owoca czy warzywa. Ale bardzo fajnie, bo zobaczcie, to w ogóle chyba w żaden sposób nie wpływa na przebieg dnia. Mamy po prostu żonkę i koniec. I ciśniemy dalej. I very nice. Proszę bardzo. Nareszcie świnie zaczną znowu pracować i trochę wybierać nam te... O, właśnie tego mi brakowało, tak? Że tych trufli jakoś tak nie za dużo było, ale teraz mam nadzieję, że będzie ich więcej. Ale to jest świetna sprawa. Chciałem sobie zrobić przejście, ale niestety wyszło jak zawsze, tak? Ale dobrze, że przynajmniej, kurczę, Robin pracuje. Tak się zastanawiam, gdzie Maru w takim badku śpi? O kurde! Wo, wo, wo! Tu jest taki bajer, że to nie jest... To jest dla dzieci to jest miejsce, tak? A tutaj jest pokój Maru. Ło, jak się przeniosła. No ładnie. Ale nie, to jest tylko jej pokój, więc takim, tak naprawdę... A może śpi razem ze mną tu w łóżku? No bo dlaczego miałaby spać osobno? Jeszcze się nie pokłóciliśmy aż tak mocno, nie? Dobrze, piękna sprawa. Nie martw się, nie będę się gniewać, jeśli naniesiesz do domu błota. Czasami fajnie trochę pobrudzić. O nie. Czasami get dirty, tak? Dobra, spoko. Co 3 dni wyrastają winogrona, by the way. Patrzcie, patrzę akurat na mapę. Elliot, Haley, Jody i Leo są, zobaczcie, tutaj na tej wyspie, w tym miejscu. Także super. To dobrze, bo akurat na wyspę się udajemy. Chyba wszystko przygotowałem, co chciałem. Więc, ale muszę zacząć oczywiście jeszcze od... Co to jest? Czekajcie, co to jest? What? Co to jest? Tego nie było. Czy to jest jakieś urządzenie Maru? To jest coś ciekawego. Nie wiem, co to jest. Nie mam czasu na sprawdzanie teraz tego. Pierwsza rzecz, którą chcę zrobić dzisiaj, a dzisiaj na wyspę sobie lecę, żeby też trochę tam pozwiedzać. A właśnie, chyba teraz na wyspie to głównie wulkan, prawda? Więc pierwszą rzeczą to... kawusia, bo przestała działać, a tu nie ma co się zastanawiać. Dobra, to jest pójście do sklepu. Dawno jest parę faktycznych zadań. Lia szuka pochrzynu. Okej. Okay. Nie wiem, czy Lia akurat ma już maksa ze mną. Żurawinka. Abigail ma dzisiaj urodziny. Ale jej gwiazdki są na maksa, dlatego się nie pokazuje, tak? Uuu, Maru ma kolejną sekcję. Okej, okay, to już dostaliście kwiatki, ale to... Nie, Maru nie ma maksa! O kurde, Abigail nie ma maksa, ale ma powyżej 8. To się nie pokazuje, kiedy ma powyżej 8. Kurde! Nie wziąłem jej ametystu. No trudno. Znaczy trudno. No nie trudno, no to jest dość ważne, żeby dać jej ten prezent. Ale z drugiej strony chyba nie aż tak ważne. Dobra, chyba jednak się nie będę przyjmował. Karczoch. Tak jest. Kupujemy 100 karczocha. Żeby był zapas. Myślę, że karczoch będzie ekstra. Ale tu przede wszystkim przyszedłem po tę żurawinę i kupię też tej żurawiny, no myślę, takie 2 grządki bym chciał mieć, może nawet 3 grządki, też 100 wezmę na razie. Tak, mogę też oczywiście walnąć sobie więcej nasion dyni zasiać, ale patrzę, co rośnie. Bakłażan też rośnie, też możemy wziąć na przykład 50 sztuk bakłażana jeszcze. Kapusta chińska nie, patrzę, co rośnie wielokrotnie jeszcze. Baśniowe nasiona. Czy co? Wezmę ich 25, jeszcze nie wiem, ile ich mam, bo ja wiem, że tam można potem je przerabiać na ten pyłek i może jak sobie to jakoś policzę, to będzie mi wychodziło, że się opłaca. A chyba się opłaca chyba wrzucać ten pyłek do beczek, które mają wino gwiezdne w momencie, kiedy to już jest tam ta gwiazdka, powiedzmy, złota, bo wtedy to dodaje plus 1 gwiazdkę, czy jak dorzucę do złotej gwiazdki, to od razu wypluje mi iridiumowe, więc plus 1 gwiazdka jest. Tak działa ten proszek, który tam ostatnio żeśmy odkryli. A to, żeśmy sami kupili. Jabłoń, granat, pomarańcz, patrzę, czy on nie ma też nowych... Nie ma nowych. Bo patrzyłem, wiecie, czy nie ma nowych jeszcze drzewek, ale nie ma. Więc kupiłem, najważniejsza była dla mnie żurawina przede wszystkim. Reszta jest tylko przy okazji. Cześć. Czy mogę dać jej coś innego, co lubi? Używasz szampon? Czekajcie, a może damy jej coś po prostu innego? Słuchajcie, może mam przy okazji coś,
jakimś fartem, coś co lubi. Lubi ser, oddałem ser. Lubi lody, lubi ser, dynię lubi. Ostry węgorz, jeżynowy kobler, tort. No niestety, czy lubisz kaktusa? Kurczę, ja może mam coś, co lubi, ale nie odkryłem tego jeszcze. Nie, może lubisz kaktusa, zobaczymy. Gdzie pobiegłaś? Są moje urodziny i dajesz mi to? Czy to jest jakiś żart? O cholera. O Boże. Pogorszyłem sobie relację. A wiecie, co mi się wydaje, że oni chyba wszyscy stracili relację. Ja nie wiem, no w sumie patrzcie. I Penny pogorszyła się relację? I Abigail może dlatego, że wyszedłem za mąż? I one teraz mają z tym problem? Jakoś? Nie wiem. No w każdym razie trudno. Trudne sprawy, nie? Stardew Valley Edition. Dobra, słuchajcie, mam rzeczy. Clint. Żebym się nie zapędził, bo jeszcze oczywiście jakiś tam, kurczę, zając poleciał. Jeszcze Clint jest dla mnie ważny. Totalnie olałem główne zadanie z tej tablicy. Nie przejmuję się tym totalnie. Totalnie. Kaktus dla Abigail nie był dobrym pomysłem. Clint. Mogę dać ci też prezent, ale chyba mamy też 10 na 10 ze sobą, prawda, Clint? Mamy. Emil nie cierpi rybne tak. O, uderza cały czas do Emilii. Biedaczek. Dobra. Przetwórz geody. Jedziemy. Zobaczmy, co jest w środku. Perła! Ło, a tam pamiętam, że było coś za perłę do kupienia. Uuu, skrzynia skarbów. To by było za hajs. Dostaliśmy również kościany flet, to już chyba dałem kiedyś. O mój Boże. Prehistoryczny topór, przed chwilą to zdobyłem. Drugi flet. Kurde. Patyk do rzucia. Uuu! Krasnoludzki gadżet! To jest to coś, co jest mi potrzebne, żeby na farmie postawić ten super komputer. No mówię wam, dzisiaj jest epicki odcinek odkryć i rzeczy łamania kamieni milowych. Jak nic. Co to jest? Statuetka kurczaka. What the actual... Dobra. Ale krasnoludzki gadżet na pewno nie poleci jako artefakt do Guntera. Na pewno nie. Oczywiście mogę dać rzadki skarb z oceanu, skrzynia do sprzedania, okej. Dobra, ale najważniejsze jest flet. Właśnie jestem ciekawy, czy ten flet ma znaczenie po to, dlaczego wziąłem blok fletu również. Kurczę, nie wiem. Wiecie co, tak się zastanawiam, ale na razie poczekajcie, bo może statuetkę kurczaka mogę dać, ale oczywiście tego nie. Tylko jeszcze po jedną rzecz tutaj przyszedłem. Chcę ulepszyć narzędzie. Chcę zrobić... drewkę z iridu mogę, ale myślę, że zacznę od siekiery. Oczywiście też kilo z iridu byłoby super. Byłoby o wiele łatwiej rąbać. Właśnie, kurde, byłoby o wiele łatwiej rąbać. Tak sobie teraz myślę, że może jednak kilo. Oczywiście nie mógłbym nic nawalać kilowem przez parę dni. Trzy dokładnie. Znaczy dzisiaj i jutro. Ale chyba nie zamierzam, nie? Znaczy... No tak, to wtedy nie mogę iść do wulkanu. No właśnie. Musiałbym zaplanować, kiedy nie będę szedł na wyspę. To jednak siekierę robimy. Dobra. Siekiera też się przyda. Często siekiery używam, więc luzik. To skoro już jesteśmy obok, to polecimy również do kolegi tutaj. Podaruj do muzeum, żebym się tego nie pomylił. Chcę tylko kurczaka. I nowa nagroda. A tego nie daję na razie, tak? Bo wiem, że z tego mogę coś przygotować. Mam nadzieję, że to nie będzie błąd. Tak, flet już został użyty, a nagroda, dobra. Odbierz nagrody? Statua kurczaka. Okej. Totalnie super. Bardzo mi się podoba. Mogę tu postawić, kurczę, statuę kurczaka. Aha, i teraz nie mogę tego zdjąć? Mogę. Super, ekstra. To jest do sprzedania, perła do zachowania, bo wiem, że można za nią coś fajnego wymienić. Abigail ma urodziny, dostała najlepszy prezent ever. Zasuwamy na wyspę, szanowni państwo. Mam nadzieję, że wszystko zrobiłem. Cholera wie, mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłem. O właśnie, bo tu się dzieją rzeczy. Cześć, Elliot. Słyszysz, słyszałem plotki o piratach przypływających tutaj w nocy. Mówił, że robi się wtedy ostro. O, słyszę. Piraci przybywający. Widok zapiera dech w piersiach. Świat jest cudowny. Okej. Okay. Przyjaciółka Emily wysłała mi ten kostium kąpielowy z miasta, Zuzu. Bardzo ładny. Ale to co, to ja poświęciłem na to 20 orzechów, żeby tutaj po prostu czasami pojawiały się osoby i tyle? To muszę powiedzieć, że to jest straszne zmarnowanie orzechów, moim zdaniem. Tak to trochę wygląda. Czyli w nocy pojawiają się piraci. Ale tutaj mam kolejną rzecz do sprawdzenia. Wait. Czyli ta zagadka...
patrzcie, ta zagadka, no tak, mówicie, że syrena jest tylko w nocy, ale ta zagadka z tym też jest tylko, kiedy pada deszcz, przepraszam, więc ta zagadka też jest tylko, kiedy pada deszcz, najwyraźniej. Dobrze wiedzieć, tak? I no właśnie, prawdopodobnie jak mówisz o tych piratach, mówią, że przybywają, to zakładam, że to oni są tutaj. Tym eventem właśnie w nocy, to się jakby potwierdziło z tym, co mówiłem na początku odcinka, nie? Że coś takiego ma tu miejsce. Więc łączę kropki i myślę, że to chyba o to chodzi. Dobra, przybyliśmy tu również, żeby pójść na farmę i zobaczyć, jak tam sprawy farmerskie nasze. Nie wziąłem żadnych piórek, żeby ofiarować pewnemu koledze. Uuu, mamy event z Leo! Interesujące. A tu jest Willy? W krzakach się, albo na drzewie siedzi. Co robisz, Grobert? Szukam ryb, oglądam ocean, myślę o kimś wyjątkowym, rozważam nad ważnym pytaniem. Tak, niech będzie. Och, ta, Leo też zastanawia się nad ważnym pytaniem. Jak? Czy znajdę więcej złotych orzechów na plaży, czy w wulkanie? O! Ech, życie jest ciężkie. Okej. Grobert? Powiedz mi coś o miejscu, z którego pochodzisz, o twoim domu. Miasto pełne ludzi, lasy, plaże, góry, tak jak tutaj, tylko że zimniej, mieszkam na farmie. Brzmi nieźle. O, muzyczka się skończyła. Czy są tam inne dzieciaki? Trochę brakuje mu towarzystwa. Jakie to ma znaczenie dla ptaka? Tak. Chciałbyś może udać się kiedyś na nasz stąd się wydostać? Wiem, że tak naprawdę nie jestem ptakiem, Grobert. Jestem taki jak ty. Ale nie lubię o tym myśleć, bo czuję się samotnie. Ojej. Z moją ptasią rodziną czuję się jak w domu. Ale tu nie należę. Nie należę nigdzie. O, i Willy coś tutaj widzę podsłuchiwał. Jednak za drzewem siedział. Biedny dzieciak. Zastanawiam się, czy można mu jakoś pomóc. No, pan mogliśmy pomóc za hajs, nie? Pytanie, czy jemu też da się za hajs pomóc. O, proszę, tylko jeszcze nie wyrosły baśnie wyróże. Na razie mamy zbiór zwykłych miodów, co też nie jest najgorsze. Czy coś tu można zrzucić? Właśnie, poczekajcie. A dobra, można skrzynię skarbów na pewno sprzedać, tak? To na luzaku. Artefakt zostawiamy. Natomiast słuchajcie, mam taki... Tutaj jeszcze ta żaba mnie interesowała, tak? Czy dobrze zasialiśmy? Pogadajmy sobie z nią. Na tej ziemi mamy jedzenia. Hoduj dla mnie rzecz. Czy hodujesz? Tak. Widzę, że hodujesz rzecz, ale nadal jest za mała. Wróć, kiedy będzie duża bombo duża? Czyli dobrze. Czyli cokolwiek żeśmy tutaj... Czyli to nie jest kapusta, to może być rzeczywiście melon. Za 3 dni będzie gotowy. No i jest kapusta do zbioru. Łooo! Patrzcie, skąd orzechy lecą. Ło kurcze! Orzechy lecą z tego, że coś tutaj zasiałem. Nice, ale wiecie czego nie zrobiłem? O czym nie pamiętałem kompletnie. Nie mam nawozu. Nawóz na pewno by troszkę tu pomógł. Zdecydowanie troszkę by pomógł. Kurcze. Patrzcie, to jest rabat. Ananas! Ło kurcze! Ananas! Rabarbar, borówka. Melon, różne dni widzę, ale mamy coś nowego, mamy ananasa, czyli z tych rzeczywiście nasion może coś tutaj fajnego wylecieć. Dobra, znaczy no najgorsze jest to, że faktycznie zapomniałem i jest mi z tym teraz źle, ale zapomniałem, faktycznie. Jeden zraszacz, dobra. Zapomniałem, no widzicie czego zapomniałem zrobić, no kurczę. O! To nie tu. Bo chwilowo nie mogę się tego pozbyć, tak? Więc to nie ma znaczenia, że to położę obok. Dobra, tutaj. Cyk. Tak, i tu musimy przygotować wszystko pod kolejną grządkę. Nie zrobiłem po prostu tych. Nie mogę się wysłowić. I tak to zdejmę. O, nawet nie. Nawozu. Nie wziąłem żadnego nawozu. To chyba jest błąd, że nie wziąłem nawozu. A nie jestem w stanie nawozu pewnie zrobić tu stąd żadnego, nie? Bo to potrzeba jest żywicy, a tu żadnej żywicy nie ma. No niestety. Lepszy nawóz to żywica i ryba. Cholerka. Zapomniałem. A zatem, idąc za pomysłem swoim wcześniejszym, zasiewam tu żurawinę i... bakłażana może? I bakłażana.
Proszę bardzo. Bakłażan i żurawina. Jest gites. Mamy jakieś nowe rzeczy. To oczywiście są różne momenty, kiedy to, ale to kiedy po prostu... O, jeszcze tu kurczaka zapalniemy. O. Kurczak, będziesz nam chronił tę wyspę przed złymi mocami. Za 3 dni na pewno trzeba po melon przybyć. Tak. Też borówka. No różne rzeczy tutaj pojawiają, widzę. Jeszcze się rozejrzymy, może uda się coś... Tego nie mogę tym zniszczyć. Więc może jeszcze uda się coś tutaj zlokalizować. Ewentualnie mogę sprzedać już, proszę bardzo, to. Kapustę zabieram, bo to jest 286 warzywo. Znaczy sprzedam te wartościowe, ale zwykłą kapustę zabiorę. No i właśnie, tutaj jest ten problem, że zapomniałem o nawozie. Przez co, no, będzie trochę tutaj smutno. Zostawiam tutaj te baśniowe nasiona, bo może będę chciał mieć więcej uli w przyszłości. Bakłażana, nasiona żurawiny na pewno zostawiam tutaj, karczocha zabieram do domu. Bakłażana zabieram do domu. Tak, taki jest plan. Zaraz zobaczymy, co to robi też. Oczywiście. O nie! Nie ten przycisk! Nie tyle przycisk, co nie ten. Kuźwa. Zniszczyłem sobie imbir. To się tym wybierało, prawda? No właśnie. A tym się potem poprawiało. Kurczę, potrzebuję dużo imbiru. A jego tak jakoś, muszę powiedzieć, mało tu jest. Zresztą sami pewnie kokosy jakieś pomijam, ale wybaczcie, patrzę raczej po imbir. Rozglądam się. Co tu jest? Ileż tych orzechów nazbierałem? Dźwięki za drzwi? 75. Ja pierdzielę, to jeszcze mnóstwo tych orzechów do zebrania jest tutaj. Kurczę, mało imbiru się pojawiło dzisiaj. Znaczy, mogę oczywiście pójść spać też tutaj. W sensie... Uuu! Złoty kokos! Ciężki orzech do zgryzienia, ale może profesjonalista da radę go otworzyć? Tak. Tu niestety dostałem taki tyci spoiler, prawda, Magdo? Dobrze pamiętam twoje imię w ogóle? Kurczę. W każdym razie wiem kto, znaczy nieważne, dobra, jak pomyliłem imię, to przepraszam. W każdym razie, tak, powiedzieliście mi, że... Bo pisaliście mi masowo w pewnym momencie, że Staszek możesz rozbijać kokosy. Potem ktoś powiedział, że nie może rozbijać kokosów, tylko może rozbijać specjalne kokosy. Za to też dostałem spoiler, że tak naprawdę właśnie chodzi o złoty kokos, jeśli chodzi o tę rzecz, którą może rozbijać Clint, więc jakby nie jest to jakieś super ekstra w tym momencie. Czy to nie jest też rzecz, która totalnie robi spoiler, ale rzeczywiście już samo to, co przeczytałem, zasugerowałoby mi, że powinienem pójść i kurczę Clintowi to dać, tak? Bo napisane jest, że trzeba rozbić, tak? Więc jakby wiedziałbym od samego początku, że potrzebuję do tego kokosa złotego, więc nie żywię urazy za to, ale no, jak widzicie, trzeba uważać. Trzeba w każdym momencie, kurczę, uważać, bo może się okazać, że no po prostu powiecie za dużo. Będzie smutek, że dowiedziałem się czegoś, czego dowiedzieć się nie powinienem. Chyba nie chcę mi się w to bawić, wiecie co? Mogę w sumie zabrać do domu też, ale niech sobie tutaj żyją. Tak patrzę, że sadzonkę mango chcę zabrać do domu, bo chcę wrzucić ją do mojej, jak ona się nazywa? O, tu do zebrania jest coś, ale już kij. Chcę ją wrzucić do mojej szklarni, tak? Dobra, słuchajcie, mam mało czasu, więc używamy powrotu do domu. Mam nadzieję, że wszystko co ważne zebrałem. Okazało się, że nie zawsze są tu grzyby. Jeśli byłem i grzybów tam nie było. 26:20. A zatem, super. Przede wszystkim zrzucamy co możemy zrzucić, bo trzeba pozrzucać rzeczy. Tutaj są różne śmieci, jak widzicie, które pozbierałem. Jakieś kości dodatkowe, jakieś tutaj właśnie złote kokosy do rozbicia. W sumie jestem ciekawy. No mam bardzo mało węgla, ale to za chwilę zmienimy. Bo będę chciał... Potrzebował tego węgla, więc muszę wziąć znowu 20 drewna. I rzucić kurczę na to, żeby móc jednak troszkę tutaj jeszcze poprzerabiać i dostać trochę tego węgla. Tutaj trochę też będzie zmiana w sensie, że zebrany, tutaj jest jakiś zebrany, jest tutaj zebrany smagmowy grzyb, ale tutaj mam zebrany pieprznik, jak widzicie. Więc to jest grzyb, którego chcę zabrać, więc nie ten. Żeby ten sobie oszczędzić, bo on jest całkiem drogi, może się do czegoś innego przyda, tak? Koralowiec też nie ma ceny. Mamy też różne inne grzyby, które pozbierałem, ale one są droższe, więc lepiej po prostu rzucić pieprznik, który ma też bardzo ładną cenę. I jest typu zebrane, tak jak produkt duże mleko, też jest tańsze, a wystarczy, tak, bo powyżej 200 zł już naprawdę jest ok. Co to jeszcze pozbierałem? Zdobyłem jakieś jeszcze 3 pudełka, mam właśnie sadzonkę mango, które trzeba i ten krasnoludzki gadżet chcę zrobić. Myślałem, że to będzie od krasnoluda, powiem wam szczerze, a tu się okazuje, że niespodzianka wcale nie. Co zrobić, żeby ten superkomputer postawić? Czy w ogóle teraz mogę go zrobić? On w ogóle jest
Tu jest. Mogę! Paczka baterii rafinowanych warc. O kurczę, skanuję farmę i pokazuję użyteczne informacje. Zaraz zobaczymy, co to robi. Komputerek. Postawimy sobie tutaj na razie. I zobaczmy. Robi się późno. Grubowa analiza farmy. Ilość siana, liczba upraw, gotowe uprawy, niepodlane uprawy, uprawy gotowe w szklarni, uprawiana gleba, przedmioty do zbierania, gotowe maszyny, gotowość jaskini farmy. O kurcze. Gotowe maszyny. No dobra, czyli tu można sobie szybko zobaczyć, co ja potrzebuję zrobić. Spoko, gotowe uprawy 5, pewnie chodzi o te kwiatki. 217 upraw, ilość siana, wszystko ładnie wypisane. No dobra, to jest taki bardzo fajny, podręczny sposób na to, żeby sprawdzić co i jak. Dobra, wungiel zebrany, więc oczywiście jedziemy jeszcze z 15 irydu. Żeby się to przytapiało, muszę zostawić trochę tego irydu, żeby tam używać teleporty, ale to nie jest aż takiego pierwszej potrzeby. I na koniec jeszcze, słuchajcie, dzisiaj będą dzisiaj tylko, jest godzina 20, zwykle w tym czasie robię 3 dni gry. Ale tutaj wyjątkowo nie będzie 3 dni, będą tylko 2 dni dzisiaj, bo dużo się działo. Tak dużo się działo, że zajęło mi to mega dużo czasu też przy okazji. Więc tak, okej, okay. I teraz, no właśnie, tutaj mam drzewko. To prawdopodobnie mogłem na przykład tutaj drzewko postawić, prawda? Ale żeby było ładnie, to na razie drzewko umieszczę tu. Tak? Czy tu? Może być tu. Okej, okay. Mango 28 dni, nowe drzewko. No i jakby co, to będziemy te beczki jakoś przesuwać, czy będziemy coś z nimi robić, to nie ma problemu. Zostało mi jeszcze do porządkowania wszystko i w sumie idziemy spać, tak? Tylko muszę jeszcze porobić porządki, bo to naprawdę sporo śmieci pozbierałem. Koniec! O, i Marusz rzeczywiście śpi obok. No nie mogę. Piękna sprawa, czy chcesz spać? Tak. Szanowni Państwo, mimo że 2 dni to bardzo bogate w aktywność. Naprawdę, ja w tym czasie robię rzeczywiście czasami 3 dni, ale dzisiaj wyjątkowo dużo się działo, dużo różnych miejsc. Oczywiście nie bez lam, bo zapomniałem u Clinta kupić węgla oczywiście. Coś musiałem zapomnieć, mimo że przecież mam przed głową. Nie wiem, co się wydarzy z tym tajnym... Niebawem stanie się coś dobrego, powiedziało mi Junimo po odbudowie kolejnego bundla. Więc nie wiem, co to oznacza. Nie mówcie mi, możecie ewentualnie zahintować, za ile czasu ja się dowiem, co się wydarzy, żeby też nie było spoilerów. A tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, na bieżąco bądźcie. Dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczenia za 2 dni. Cześć!